fajna inicjatywa, bardzo doceniam zawsze Was jako moich widzów. I na pewno kojarzycie to miejsce z Kevina samego w domu. Tak, kochani, dobrze widzicie, jestem latem w Nowym Jorku w sklepie z ozdobami świątecznymi. Które są, jak widać, wiralowe. Czułabym się źle, gdybym Wam nie dała update'u. Nie możemy odlecieć, ponieważ są problemy techniczne w samolocie. Kolejna rzecz z Make Up by Mario. Kochani, witam Was w kolejnym pięknym dniu w Nowym Jorku. Pogodę mamy przepiękną, więc już z samego rana wstaliśmy, ogarnęliśmy się. O dziwo nie mamy problemu z jetlagiem w tą stronę. Zobaczymy, jak będzie z powrotem. Więc wyruszamy z samego rana na prawdziwe nowojorskie śniadanie. Ja zawsze jestem bardzo wdzięczna za to, że tutaj jesteście. Uwielbiam moich obserwatorów, uwielbiam mieć z Wami fajne relacje, takie troszkę bliższe. I jedna z moich obserwatorek napisała do mnie, czy na Instagramie, czy będzie szansa na to, żebym zrobiła konkurs, żeby można było wygrać pocztówkę z Nowego Jorku, więc ja po prostu napisałam do mojej obserwatorki, żeby podała swój adres i wyślę jej pocztówkę prosto z Nowego Jorku, więc zaraz idziemy znaleźć skrzynkę i właśnie wysłać tą pocztówkę. Więc pozdrawiamy moją obserwatorkę Izę z pięknego Nowego Jorku. Całkiem pusto jeszcze na ulicach. Zimą w Nowym Jorku tutaj są te bombki przy tych fontannach. Na pewno kojarzycie ten widok. A latem sama fontanna. Tutaj Radio City. Na pewno kojarzycie to miejsce z Kevina samego w domu. Dokładnie tutaj była scena z Kevinem. A tu, jeśli oglądaliście moje vlogi z Nowego Jorku zimą, to tutaj z kolei są te dziadki do orzechów, takie wielkie zawsze zimą. No latem wiadomo, nie ma tego klimatu świątecznego, ale ogólnie Nowy Jork jest tak samo magiczny, bo po prostu wszystko wygląda jak scena z jakiegoś filmu. To, co właśnie przed chwilą widzieliście, to wysłałam mojej obserwatorce pocztówkę z Nowego Jorku, więc już powinna niedługo być w drodze. Mam nadzieję, że dojdzie jak najszybciej. No i myślę, że fajna inicjatywa. Bardzo doceniam zawsze Was jako moich widzów, więc mam nadzieję, że będzie mojej obserwatorce Izie miło. Jesteśmy w tradycyjnej śniadaniowni, która nazywa się Astro. Tak naprawdę, wiecie, old school na maksa. I idziemy w tradycyjne pancake'i z baconem, żeby było tak, wiecie, typowo amerykańsko. Miejsce jest totalnie pełne, nie będę Wam pokazywać, ale jest naprawdę wypełnione po full. Zobaczcie, jakie wielkie pancake'i amerykańskie. Mamy bacon pod spodem i syrop klonowy, oczywiście. Chyba syrop klonowy, nie wiem, co to jest. Tak, kochani, dobrze widzicie, jestem latem w Nowym Jorku w sklepie z ozdobami świątecznymi. Przyszliśmy po te turkawki, tak to się nazywa, nie gołębie, bo ja mówiłam kiedyś gołębie, z Kevina samego w domu. Tutaj macie ekranik i mamy te gołębie na naszej choince w salonie i brakowało nam do choinki w przedpokoju. It's Christmas when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas. Kiedyś było pytanie, gdzie kupić te gołębie. Zobaczcie, w ogóle w jakiejś super siatce je dostaliśmy. No, czuć już święta. Tutaj się znajduje ten sklep. Macie tutaj, o, adres. I bardzo. Na Times Square przypadkowo trafiliśmy na taki market. Jest tutaj wszystko, od jedzenia po ubrania i pamiątki. Stoimy właśnie w kolejce
kolejce po tacos, które są, jak widać, wiralowe, bo jest kolejka, ale co lepsze, Dan odkrył to miejsce, jak byliśmy zimą w Nowym Jorku i wcale one jeszcze nie były wtedy takie popularne, więc gdzieś to na TikToku musiało wybuchnąć. I teraz każdy stoi w kolejce po te tacosy. Okej. Told ya. 11 out of 10. Jesteśmy już niestety na lotnisku. Ostatnie klipy, które widzieliście, nagrywałam jeszcze w Nowym Jorku podczas naszego ostatniego dnia. Byliśmy na tym śniadaniu, potem poszliśmy na te tacosy, które były naprawdę 11 na 10, przepyszne. Co do śniadania, jako że pokazałam wam tą śniadaniownię, to czuję się zobowiązana dać wam update. I teraz tak. Jak najbardziej możecie się tam udać, jest to taka tradycyjna śniadaniownia tutaj amerykańska. Pancake'i naprawdę dobre. Natomiast my, nauczeni już doświadczeniem, to jest mój trzeci raz w Nowym Jorku, Dana już któryś tam z kolei, nawet nie wiem który. Wiemy, że można zjeść lepiej i dużo taniej. To śniadanie, gdzie zamówiliśmy sobie dwa soki pomarańczowe, świeżo wyciskane, to trzeba przyznać, dwa soki pomarańczowe i dwa razy pancake'i z bekonem, kosztowało nas, słuchajcie, $65 bez napiwku. Bez napiwka, napiwek w Ameryce jest tutaj, jak najbardziej wiecie, zawsze doliczany, więc $65 za pancake'i i sok. Jeżeli to jest dla was ok, to jak najbardziej wybierzcie się, warto zobaczyć. Widzicie, czasami te bajgle w food truckach na ulicy są przepyszne, z serem, z jajkiem, z kiełbaską, z sosami. Za dwie kawy i dwa takie bajgle porządne, przepyszne, $18 w tej śniadaniowni. Za zwykłe pancake'i, tak? I sok pomarańczowy $65. Sami wybierzcie, czy chcecie się tam udać, czy nie. Ja po prostu przez to, że pokazałam wam to miejsce, czułabym się źle, gdybym wam nie dała update'u, że cenowo można po prostu zjeść troszkę smaczniej, moim zdaniem, a na pewno dużo taniej. Zwłaszcza, że wiecie, no to nie była jakaś top restauracja, tak? Więc tyle, jeśli chodzi o to. Teraz jesteśmy już na lotnisku, siedzimy sobie w lounge i po prostu czekamy na nasz lot, więc pokażę wam, jaki mamy piękny tutaj widok jeszcze na Manhattan i lądujące i odlatujące samoloty. Tutaj widzicie, o, ląduje jeden samolot, a tutaj w tle mamy Manhattan. Czekajcie, teraz czy ja dobrze tutaj pokazuję? O, gdzieś tutaj jest World Trade Center. Chyba tutaj na kamerze nie do końca widzę, ale na żywo bardzo dobrze. Kochani, mamy problemy techniczne od około godziny. Jesteśmy w samolocie i Dan oczywiście, nie wiem skąd on to wie, ale słuchajcie, od razu do mnie powiedział, prawdopodobnie wysiądziemy z tego samolotu, nie będziemy mogli zostać na pokładzie. Ja mówię, dlaczego? A on mówi do mnie na początku już, bo samolot podjechał pod pas startowy, tam skąd powinniśmy odlecieć. I zawrócił. I wracamy na lotnisko. Nie wiem skąd on to wie, on zawsze wie takie rzeczy. Naprawdę, powiem wam, że on się wszystkim interesuje. Miał otwartą mapę i widział, że po prostu pilot zawraca. Więc ja już wiedziałam dużo wcześniej, że coś jest nie tak. I nagle komunikat po jakimś czasie od pilota, faktycznie po jakichś 20 minutach dopiero, że nie możemy odlecieć, ponieważ są problemy techniczne w samolocie z klimatyzacją, prawdopodobnie w kokpicie, tam gdzie jest pilot. I powiedział, że jeżeli teraz wystartujemy, to prawdopodobnie zamarzną w tym kokpicie, czego oczywiście byśmy nie chcieli absolutnie. Więc czekamy teraz w samolocie.
podjechaliśmy pod lotnisko, jeszcze raz pod terminal, tam czeka na nas mechanik, no i prawdopodobnie naprawią ten problem, jeśli nie, no to zobaczymy co dalej. Tymczasem ja zrobię Wam unboxing, bo byłam dzisiaj w Sephorze. Kupiłam rzeczy, które bardzo chciałam kupić już dłuższy czas. Chyba są dostępne te kosmetyki w Anglii, natomiast te same kosmetyki są dużo droższe w Anglii niż w Ameryce, więc po prostu kupiłam je tutaj. W ogóle zakupy świąteczne, no nie? Zobaczcie, to jest przecież torba świąteczna. W sierpniu, kochani. W sierpniu zrobiłam w Nowym Jorku zakupy świąteczne. Kupiłam bombki. A co kupiliśmy? Oczywiście te bombki, wiecie, te turkawki, tak? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Jak nie, to będziemy się wszyscy śmiali po tym, jak mnie poprawicie, ale jestem pewna, że to nie są gołębie, a prawdopodobnie turkawki lub coś podobnego. Teskę wina w każdym razie. Następna rzecz, którą kupiłam, słuchajcie, w Sephorze, to są kosmetyki z Make Up by Mario. Bardzo chciałam mieć kosmetyki z Make Up by Mario. To są kosmetyki makijażysty Kim Kardashian. I poczekajcie, teraz pokażę Wam pierwszą rzecz, którą poleciła mi też moja make-upistka, która malowała mnie na ślub. Paulinka, dziękuję Ci za polecenie. Muszę Wam pokazać tą paletkę, jest świetna. Pierwsza rzecz z Make Up by Mario to ta paletka. To jest taka klasyczna paletka z nudziakami. Otworzę Wam ją teraz. Tak się prezentuje ta paletka, to są takie ciepłe brązy, typowe dla makijażysty Kim Kardashian, dla Mario. Podobno paletka jest bardzo kremowa, bardzo napigmentowana, bardzo trwała. Kolejna rzecz z Make Up by Mario to taki stick do konturowania twarzy i on jest o tyle świetny, że zaraz Wam pokażę. On ma dwie końcówki. Jedna z takim pędzelkiem do rozcierania tego bronzera. Tak się prezentuje po wysunięciu ten bronzer. Przy tych kosmetykach, słuchajcie, jest to, że one są mega kremowe i tak samo róż. Tak jak ja normalnie nie używam różu do policzków, tak powiem Wam, że tutaj róż był tak piękny. Pokażę Wam go teraz. Róż z Make Up by Mario prezentuje się tak. Jest to róż, który może Wam się wydawać dosyć mocny, ale uwierzcie mi, że jak zrobiłam sobie swatcha na ręku, to bosko się rozprowadził. Jest bardzo łatwy do nakładania. Kolor to Soft Peach. I jeszcze jedna rzecz, kochani, to taki płyn do dezynfekcji dłoni. O zapachu Beach Coco z firmy Touchland. To jest coś, co Dan znalazł w Sephorze i bardzo mi się to spodobało, jak tylko mi to pokazał, bo jest to płyn do dezynfekcji rąk, a ja zawsze mam ze sobą w torebce płyn do dezynfekcji rąk, zwłaszcza w Nowym Jorku. Więc to jest płyn, który nie jest w takiej formie, wiecie, że wyciska się go na dłonie, a jest to płyn, który pryska się na dłonie. Jest to taka mgiełka dezynfekująca, o pięknym zapachu, nawilżająca również dłonie. Tak więc to, kochani, byłoby wszystko z moich zakupów. Pakuję te manatki i mam nadzieję, że niedługo wyruszymy. No a jeżeli nie, to no cóż, jeśli będzie trzeba zostać w Nowym Jorku, no to co? Mus to mus, no nie? Nie, żebym się cieszyła. Patrzcie, połączyłam się z Danem na siedzeniu obok i gramy w statki. To są moje statki, ja tutaj swoje umiejscowiłam, ale dawno w to nie grałam. Dobrze, kochani, ja już
ułożona do snu, powiem wam, że która to jest godzina? Pierwsza w nocy, plus jet lag, plus czeka nas przesunięcie czasowe. Jak przylecimy do Londynu, będzie niezły roller coaster, podejrzewam, ze snem, jak wrócimy. Ale jest wygodnie, nie można narzekać, więc kochani, dziękuję wam, że byliście z nami w tym vlogu. Ja już się z wami żegnam, idę spać. Dobranoc, widzimy się w kolejnym vlogu na moim kanale. Pa!